Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś o tym, jak wymyślić, stworzyć i sprzedać własny produkt na przykładzie kosmetyków Slavia Cosmetics. To jest ciekawe, bo ja jestem gościem, który jeszcze do niedawna nie rozróżniał, czym się różni sukienka od spódniczki, a tutaj nagle wszedłem w branżę typowo dla kobiet. Więc jak to się wydarzyło? Po pierwsze, nic się nie robi w pojedynkę, więc oczywiście tutaj mamy całą ekipę. Wyglądało to najpierw tak, że wraz z moim wspólnikiem Maćkiem myśleliśmy, jaki tu biznes otworzyć, który by manifestował nasze wartości. Myśleliśmy o jakichś gotowych produktach roślinnych do jedzenia. W końcu stwierdziliśmy, że to jest zbyt przetworzone przeważnie, że nie chcemy tego próbować w taki sposób, więc wpadliśmy na pomysł kosmetyków wegańskich. No ale co takich dwóch gości może wiedzieć o kosmetykach? No przyznam, że wiedziałem nic, teraz wiem tylko niewiele, albo aż niewiele już i do tego potrzebowaliśmy elementów układanki. Elementy pojawiły się same na naszej drodze, bo jak już mieliśmy to z tyłu głowy, to okazało się, że poznaliśmy Huberta i Klaudię, którzy już mieli swoją jedną firmę dla kobiet z hybrydami do paznokci, a myśleli, właściwie Klaudia nam bardziej myślała o tym, żeby stworzyć taką markę kosmetyczną z krwi i kości. Taką porządną, taką dużą, taką światową. Ona powiedziała, że ona to nie chce robić na Polskę, chce robić na świat. Chce, żeby to było wielkie, z najwyższej półki i tak dalej. Bardzo mi się spodobało jej myślenie. Mówię, dobra, to możemy to razem robić. No i teraz, jak to wszystko wyglądało po kolei? Nie wszystkie rzeczy mogę zdradzić, tak? Nie mogę zdradzić tam szczegółów produkcyjnych, bo to jest tajemnica firmowa, ale powiem Ci, jak to wygląda normalnie, jak to wygląda, jakie są możliwości. Jeżeli chodzi o produkcję, zasadniczo nieważne, czy to jest na przykład ciuch, czy kosmetyk, czy też nawet elektronika mogłaby w to wchodzić, ale skupmy się może na przykładach tych kosmetyków, które tutaj mamy i ciuchów. Można zacząć na trzy sposoby. Można robić to samemu, tak? Czyli możesz sobie samemu brać maszynę do szycia i szyć, albo samemu kupować składniki i je mieszać i wypuszczać sobie swoje produkty, ale jest to nieefektywne, pracochłonne, ryzykowne, nie polecam. I teraz dwie opcje, które są najbardziej popularne, to są takie, że jest takie coś jak white label, czyli firmy, które produkują tak zwaną białą etykietę, nazwam to przeźroczystą etykietą, czyli produkują już rzeczy z myślą, że ktoś dopiero na nie nałoży swój brand, swoją markę, swoje logo i dopiero później sprzeda. Czyli na przykład są t-shirty, które nie mają specjalnie takich metek jakichś z tyłu naszytych czy nadrukowanych z logiem, tylko mają, na przykład w ogóle nie mają metki i sobie kupujesz gładki t-shirt, z tyłu wstawiasz metkę, tutaj dajesz logo i wypuszczasz swój t-shirt. Oczywiście jesteś wtedy uzależniony od jakiegoś tam kroju, jakiegoś tam materiału. Oczywiście, przepraszam, ten krój materiał też jest do wyboru, jest kilka modeli, ale jednak jest to już gotowy produkt, na który tylko nakładasz swój brand. Podobnie jest z kosmetykami. Wiele firm mniejszych, znaczy mówię, jakbyśmy mieli wielką firmę. Może nie mamy jeszcze wielkiej firmy, ale od razu chcemy tutaj konkurować z największymi firmami, więc no nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, że bierzemy gotowy krem i tylko dajemy swoją etykietę, bo chcemy jakby od razu reprezentować wyższy poziom, ale dla startupów wcale ten niższy poziom nie jest zły, bo jeżeli nie masz dzisiaj pieniędzy, to być może warto kupić gotowy produkt już z testami laboratoryjnymi, ze sprawdzeniem, czy na przykład ten krem nie reaguje z opakowaniem, to też jest ważne. Także możesz sobie już kupić gotowy produkt, tylko zrobić na nim swoje logo. No my musieliśmy postawić na cały proces produkcyjny od A do Z, czyli te recepty, które są unikalne. Nie ma takiego kremu drugiego na świecie. Chyba, że w drugim opakowaniu Slavia Cosmetics, to tak. Natomiast ogólnie inna marka takiego czegoś nie ma. Jest też opcja taka pośrednia, czyli z jednej strony nie masz własnego laboratorium, a z drugiej nie bierzesz gotowego produktu, czyli zlecasz innemu laboratorium, czyli albo szwalni na przykładzie ciuchów, zrobienie czegoś według Twojego projektu, tak? Czyli Ty mówisz,
na przykładzie kosmetyków, jakie też składniki aktywne, nie wiem, jakie widełki cenowe, jaką konsystencję, zapach i to, jakie laboratorium zewnętrzne dla siebie robi. Tak też można robić. Albo na podstawie szwalni. Po prostu jest szwalnia, która szyje dla jakichś tam marek, jednej czy kilku i ty dajesz swoje wymiary, swoje wykroje ciuchów, dajesz swój materiał, tudzież mówisz, gdzie trzeba zamówić ten materiał i po prostu od zera ci robią produkt. Taka opcja jest też fajna, bo owszem, jednostkowo produkcja jest droższa niż gdybyś miał własną szwalnię czy własne laboratorium, ale nie masz tego wszystkiego na głowie i możesz stworzyć produkt totalnie unikalny, który też będzie, może być najwyższej jakości, czy będzie konkurencyjny w taki sposób, jak chcesz, czy to wyglądem, czy to składem i tak dalej. Więc opcji jest kilka. Myślę, że ta opcja white label, czyli gotowy produkt dla startupów jest dobra, albo outsourcing, delegowanie do podmiotu, który to dla Ciebie wykona, też jest ciekawe. Jak już masz większe zasoby, no to możesz rzeczywiście już mieć własne laboratorium i od zera produkt taki tworzyć. Także takie są możliwości. Ciekawe jest też to, że wiadomo, że oprócz tego, że no, możesz mieć wiele rzeczy samemu dzielnie zrobionych, no ale kartonu sam nie wyprodukujesz, więc musisz go kupić. Czy opakowania kartonowego takiego, albo na przykład tych pięknych drewnianych zakrętek też sam nie wystrukasz na początku przynajmniej, bo potem możesz mieć maszynę, która ci to robi. My akurat nie mamy takiej maszyny jeszcze, więc to jest na zewnątrz wydelegowane, ale już laserowo tutaj te logo sami grawerujemy. Także pokazuję Ci to wszystko w takich szczegółach, dlatego żebyś wiedział, że można robić pewne rzeczy samemu, ale nie wszystko musisz robić samemu. Nawet my, mając pewne zasoby, inwestując w to więcej kasy, tutaj te zakrętki na przykład, no mamy je z firmy zewnętrznej, tak? Nie musimy wszystkiego samemu robić na starcie. Pewnie później, jeżeli będziemy już w każdym kraju tego świata, no to wtedy te zakrętki będziemy sami ciosać. Chociaż kto wie, też wiele firm, nawet wielkich, pewne rzeczy outsourcuje, pewne rzeczy deleguje. Ile to wszystko kosztuje? No, jeżeli chodzi o Slavię, to nie mogę powiedzieć, ale kwoty nie są małe, bo standardem w branży kosmetycznej jest to, że opakowanie jest droższe niż środek. No u nas ten środek, ta zawartość, ten krem jest wielokrotnie droższy niż opakowanie, to nie są tanie rzeczy, no ale stwierdziliśmy, że albo grube, albo wcale, to ma być jakościowe. Natomiast myślę, że czy na przykładzie tych ciuchów, czy na przykładzie kosmetyków, to żeby wypuścić jeden kosmetyk, czy jeden ciuch, myślę, że w przypadku ciuchów to wystarczy parę tysięcy tak naprawdę możesz sobie zacząć, a w przypadku kremów, no to testy, wszystko, no myślę, że 10, kilkanaście tysięcy za jedną sztukę i mógłbyś zacząć taką firmę. Dużo, niedużo, nie wiem. Wiem natomiast, że mogę nakręcić kolejny odcinek o tym, jak w jaki sposób zaczęliśmy produkować portfel z liści ananasa, bo to jest całkowicie wydelegowane gdzieś. Czyli u Tomka Millera, naszego partnera. Także jeżeli Cię to interesuje, mogę pokazać, jak od zera, nie mając nic, stworzyliśmy produkt, który jest unikalny, bo do tej pory nie widziałem w Polsce męskiego portfela z liści ananasa. Także nie mieliśmy doświadczenia, nie mieliśmy pracowni, a taki portfel produkujemy, tylko oczywiście zlecając to zaprzyjaźnionej firmie. Także no, tutaj była trochę inna sytuacja, bo ten portfel miał być dodatkiem do naszej firmy, takim gadżetem, który nie jest tutaj core'em, nie jest tutaj fundamentem biznesu. Miał być to dodatek również po to, żeby manifestować wartości. No, w przypadku Slavii, no to już jest gruby projekt międzynarodowy, bo już rozmawiamy z krajami Bliskiego Wschodu, już rozmawiamy z kilkoma krajami Unii Europejskiej, także dystrybucja będzie na pewno fajna. Jeżeli Ty jesteś dystrybutorem i chcesz dystrybuować to w Polsce lub za granicą, to być może możemy się dogadać. Nie chcemy też działać z każdym, ale każdy, kto ma jakiś pomysł na dystrybucję, jest jak najbardziej mile widziany, także namiar zostawię też pod filmem, żeby można było się z nami zapoznać i zgłosić. slaviacosmetics.com, tam też możesz napisać na formularz i możemy również działać. Także tak wygląda proces wymyślania i produkowania w wielkim skrócie i uproszczeniu. Natomiast w mojej opinii największym wyzwaniem jest sprzedaż. Dzisiaj wyprodukować coś to nie jest aż taka filozofia, bo albo potrzeba pomysłu, jak to zrobić sprytnie, albo kapitału, żeby wyprodukować coś już lepszego. To wiadomo, że potrzebny jest kapitał, ale
ale jak chcę zacząć, to wcale tego kapitału nie trzeba tak dużo. Największą sztuką jest sprzedaż. I sprzedaż jest zależna od kilku czynników. My już sobie ułatwiliśmy robotę, bo tak wyglądających kremów nie ma nigdzie na świecie. Ja widziałem jedną firmę podobną, która nie robi też kosmetyków premium, tylko takie tańsze, ale nie ma aż tak ładnych opakowań, tylko ma, powiedzmy, że podobne. Jedną firmę na razie na świecie widziałem, czyli pewnie jest ich kilka, bo nie każdą wygooglujesz, znajdziesz i tak dalej. Więc my sobie ułatwiliśmy, że łatwiej nam sprzedać produkt, który jest unikalny, jeżeli chodzi o wygląd. On się na półce wyróżnia. Jak jesteś kobietą, to wiesz, że jak pójdziesz do Douglasa, Rossmana, nie wiem, Superfarmy czy czegokolwiek innego, to taki krem no, przykułby Twoją uwagę. Natomiast samym opakowaniem też znowu nie zrobisz, więc nie zrobisz wszystkiego, więc warto jest na przykład, tak jak my robimy, markę osobistą Maćka, przecież moją eksperta Bentleyu, Smart Life'a, to my już dzięki temu możemy pozyskiwać partnerów do dystrybucji, co rzeczywiście nam ułatwia robotę, ale tak naprawdę to jest kwestia szukania. Czyli właściwie potem jest taka praca, że trzeba dzwonić, pytać, sprawdzać, pozyskać kontakty, dać ogłoszenia na różnych grupach, dowiadywać się, kto jest odpowiedzialny za dystrybucję, w jakiej sieci. I to jest taka rzemieślnicza, ciężka praca, żeby znaleźć po prostu odpowiednich partnerów. My mamy troszkę tą robotę ułatwioną, bo mamy tą markę, ale to nie znaczy, że ona się robi cała robota sama, a już szczególnie za granicą. Za granicą nikt nie wie, co my robimy i dlaczego robimy to fajnie. O, tutaj jest serum do twarzy akurat. Natomiast w Polsce mamy pewne ułatwienie, ale z Polski już potem możemy przez kontakty polskie wyjść za granicę. Jeżeli ty nie masz się kontaktów, to tak naprawdę jest to bardziej taka praca rzemieślnicza. Od telefonu do telefonu, od maila do maila, od ogłoszenia do ogłoszenia i w końcu możesz ten swój produkt dystrybuować. Chyba, że chcesz działać bardziej w detalu, że tylko ty sprzedajesz. My tak mamy na przykład z książkami Expertia. Ich nie ma w żadnej dystrybucji, ich nie kupisz w Empiku, nie kupisz na Tania Książka, nie kupisz ich nigdzie. Tylko na naszym sklepie i na naszym koncie Allegro. Tak postanowiliśmy, że tak robimy, ale wtedy mamy reklamę na Facebooku, na Google, SEO, czyli pozycjonowanie, przez kanał na YouTubie, czasem gdzieś tam nawet przez jakichś influencerów gdzieś jest reklama, także to wymaga wtedy takiej pracy już typowo marketingowej. Kosmetyki i influencerzy też to jest dobry pomysł, też z tym ruszyliśmy. Mamy już kilka osób, które zgodziły się na wzajemną promocję, czyli też wzajemną, właściwie naszą promocję, czyli my dajemy kosmetyk do testu. Jeżeli kosmetyk spełnia oczekiwania, a przeważnie spełnia, no bo to jest jednak produkt naturalny, fajny, wysokiej jakości, to potem za odpowiednią opłatą możemy wykupić reklamę na social mediach takiej osoby, która jakoś swoją grupę odbiorców ma i wtedy ona taki produkt ładny, minimalistyczny prezentuje. Dobrze, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to, jak wymyśleć, wyprodukować i sprzedać swój produkt. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się trochę więcej o każdym z tych trzech elementów, albo chciałbyś się dowiedzieć, jak zrobiliśmy ten portfel, to mogę nakręcić osobny odcinek, bo dzisiaj wiemy, że możemy wymyśleć sobie dowolną rzecz, jaką chcemy, i zaczniemy to robić. Myślę, że gdybyśmy chcieli dzisiaj zacząć produkować telewizory, też byśmy to byli w stanie zrobić, tylko już pewnie na zasadzie outsourcingu, czyli byśmy wydelegowali całkowicie produkcję. Tak działa zresztą firma Kruger & Mads. Ona deleguje wszystko w Chinach i to są produkty, które już są gdzieś pod innymi brandami. Dobrze mówię? Kruger & Mads, chyba tak się nazywa. Taka, no nie oszukujmy się, nie za wysokiej jakości firma. I jest też taka firma chyba Manta. Z tego, co kojarzę, to obie te firmy mają produkty, które są też dostępne pod markami bardziej no-name. Oni tylko nakładają swoje logo na to. Znaczy nakładają, to już na etapie produkcji oczywiście się to logo nakłada i sprzedają to troszkę drożej, bo też się tak da. Także wszystko jest kwestia limitów w głowie, wszystko się da robić. Oczywiście telewizory to może nie jest, czy jakieś elektroniczne gadżety to nie jest może dobry pomysł na start. Bo to jednak wymaga od razu pewnie kilku baniek. No może za kilkaset tysięcy da się zacząć, ale pewnie bardziej kilka baniek trzeba włożyć, żeby zacząć. Ale jeżeli chcesz coś mniejszego, chcesz zacząć od jednego produktu, to bez problemu możesz zacząć od 5-10 tysięcy. Nie musisz od razu robić czegoś tak dużego i tak konkretnego jak Slavia, bo tutaj oczywiście kapitał jest taki, że ładujemy, na razie końca nie widać. Natomiast spokojnie możesz zacząć od drobniejszych kwot.
I tego Ci życzę, żebyś zaczął, bo wiele rzeczy się jest w głowie, wiele rzeczy jest na kartce papieru albo w notatkach na kompie, ale kwestia jest, żeby to faktycznie wdrożyć w życie. Tego Ci życzę. Hakuna Matata, wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.